Cześć, witam w kolejnym odcinku BBB Smakuje. Dziś pizza Proste Historie. Pizza Proste Historie, czyli ostatnia chwytliwa reklama, która leciała w telewizji. Taka to historia prosta, pizza klasy i pizza polska, więc postanowiłem spróbować każdej z nich. Są to dwie pizze, jedna jest z pieca kamiennego, a druga po prostu była mrożona, więc będą to pizze z różnymi ciastami. Jedna pizza będzie na cienkim cieście, a druga na grubym. Tak więc pierwsza z pizz to Proste Historie z pieca kamiennego, pizza z szynką własnego wyrobu i pieczarkami. Wygląda bardzo ładnie, wygląda obiecująco, są pieczarki, jest szynka, no i poza tym właściwie jest chyba tylko ser i nic tu poza tym nie czuję, na żadnej cebuli ani niczego, czyli taka, powiedziałbym, właśnie klasyk. To jest klasyk, z szynką i z pieczarkami to rzeczywiście jest pizza klasyczna, oczywiście na cienkim cieście. Spróbuję sobie tutaj wykroić jeden kawałek, jaki będzie smak. Ciasto dość cienkie, lekko mi się podpiekło, nie wiedziałem dokładnie ile ją piec, żeby była rumiana, bo te przedziały zawsze są takie i to w zależności od piekarnika, że można ją po prostu spalić, więc żeby nie spalić, to jest tak, więc jest lekko rumiana. Ciasto takie chlebowe, bym bardziej powiedział, bo to ciasto chyba na zakwasie. No cóż, ta szynka bez wyrazu, ten pomidorowy. Jasne, brakuje tutaj ketchupu i to bardzo. Ale mam zasadę taką, że próbuję tych produktów takie, jakie one są, więc ketchup zepsułby wszystko, więc ten smak musi być bez ketchupu. No cóż, brakuje mi tu na przykład cebuli, nie wiem czemu, czy jakiegoś innego warzywa. Bardzo biedna ta pizza. Ciasto dość dobre, szynka w sumie też ma jakiś aromat. Pieczarki jak pieczarki, pieczarki raczej są takie mało wyraziste, ale są dodane. Dość sporo, trzeba przyznać, jest tych dodatków, więc nie powinienem się aż tak bardzo czekać, ale trochę jak dla mnie mało tych dodatków, mogłoby ich być więcej. Jeżeli chodzi o skład pierwszej pizzy, to na początek spód na pizzy, na który składa się mąka pszenna, woda, mąka kukurydziana, zakwas pszenny, na który składa się mąka pszenna, woda, sól, ekstrakt słodu jęczmiennego, drożdże, cukier, sól, środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy, czyli E300. Jest to substancja przeciwutleniająca, stabilizująca, a także regulator kwasowości. Chroni żywność przed brunatnieniem, przed jełczeniem tłuszczu i substancji smakowych. To by był spód, czyli ciasto. Teraz dodatki do pizzy. Ser mozzarella 33%, czyli sporo. Przetarte pomidory, szynka wieprzowa 16%. Na szynkę składa się mięso wieprzowe, woda, skrobia ziemniaczana, sól, białko wieprzowe, glukoza, maltodekstryna, czyli E1400. Dekstryny to grupa modyfikowanych skrobi, są używane jako zagęstnik do produktów skrobiowych, czyli produktów zawierających mąkę, a także wyrobów cukierniczych i słodyczy. Dalej na składzie jest jeszcze przeciwutleniacz askorbinian sodu, czyli E301. To substancja, która pełni w produktach spożywczych funkcję przeciwutleniacza, a także regulatora kwasowości. Dalej na składzie przyprawy, substancja konserwująca azotem sodu, czyli E250. Występuje głównie w produkcji wędlin i innych przetworów mięsnych jako składnik soli peklowej i za sprawą swojej właściwości chroni przed namnażaniem się bakterii, a także nadaje kiełbasom i wędlinom różową barwę. Więc proszę bardzo, ta szyneczka jest bardzo różowa, więc nie jest to do końca z mięsa, tylko po prostu z tych różnych dodatków. To wszystko składało się w szynkę wieprzową. Dalej na składzie pieczarki pasteryzowane 13%, na które składają się pieczarki, sól, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, przeciwutleniacz, kwas askorbinowy. Dalej na składzie cukier, oliwa z oliwek 1,8%, skrobia, sól, przyprawy, ekstrakt z papryki słodkiej i naturalny aromat oregano, czyli masa tych składników jak na taką jedną skromną pizzę, trzeba by było przyznać. Jeżeli chodzi o wartość energetyczną, w 100 gramach produktu cała ta pizza to 320, nie wiem jak to na kawałki przeliczyć, więc w 100 gramach 192 kalorie, a w połowie pizzy jest też taka informacja, 307 kalorii, czyli jak zjem jeszcze jeden ten kawałek, jeszcze ten, to będzie 307 kalorii. Dalsze wartości w 100 gramach, tłuszcz 5,4 g, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 2,8, węglowodany 26 g, w tym cukry 3,5 g, białko 9 g i soli 1,3 g. To by był pierwszy ze smaków, czyli pizza klasyk. Teraz czas na pizzę polską, czyli dokładnie rzecz biorąc Proste Historie bistro po kaszewsku z kabanosem i kiszonym ogórkiem.
A pizza występuje w kilku dość dziwnych smakach. Jest chyba pizza śląska, jeszcze jakaś tam, ale ta wydawała mi się najbardziej dziwna, bo kabanosy, okej, jeszcze gdzieś widziałam na pizzy, ale kuszone ogórki to jest naprawdę zastanawiające, ale bardzo fajnie to wygląda, trzeba przyznać. Ładnie pachnie. No i wreszcie mam cebulę, którą chciałem, bo jest tutaj czerwona cebula, więc zapowiada się dobrze. Ta jest dużo grubsza, nawet ciężej jest przekroić. Tamtą nóż szedł jak papier dosłownie, a tutaj trzeba się wysilić, żeby to jakoś odkroić i nie złamać i nie zniszczyć pozostałej części pizzy. No cóż, na pewno dużo grubsza, dużo więcej dodatków i mam nadzieję, że poprawi to smak. Tu jest cebula, jest papryka, są kabanosy, te kiszone ogórki są dość ciekawe, zakwaszają i dziwny jest ten sos, naprawdę jest dziwny. Tu nie ma sosu pomidorowego, tu w ogóle nie ma pomidorów. To jest ciekawa pizza, bez pomidorów. Nie wiem co, to jest takie drobne coś, to nie jest chyba mięso, bo mięso to są te kabanosy. Tak wygląda jak jakieś tofu albo coś w tym stylu, się okaże, ale no cóż, na pewno dużo lepiej wypada od tej pierwszej, bo jest więcej dodatków. A poza tym zawsze byłem zwolennikiem pizzy na grubym cieście jednak lepiej, żeby było za co chwycić, więcej pogryźć niż taki placak, jakby to powiedzieć. Naprawdę ciekawe jest to połączenie. Te ogórki, ta papryka, ta cebula, jakoś to wszystko do siebie pasuje. Jeszcze te kabanosy, więc cała masa dodatków, która do siebie pasuje. Zastanawiający jest dla mnie ten sos, bo jakby brzmi znajomo, tak jak twoja twarz brzmi znajomo, ten sos też brzmi jakoś znajomo, ale jakoś nie umiem do tego dojść, co to właściwie jest. Jeżeli chodzi o skład drugiej pizzy, to po raz kolejny jest to rozdzielone na spód i na dodatki, więc na początek spód do pizzy, na który składa się mąka pszenna, woda, olej rzepakowy, drożdże, gluten pszenny, sól, cukier, odtłuszczone mleko w proszku, skrobia pszenna, mąka słodowa pszenna, błonnik grochowy, sok z aceroli w proszku, kurkuma, środek do przetwarzania mąki, kwas askorbinowy, czyli po raz kolejny E300, więc i w tej jest ta sama substancja. To by był spód. Dodatki do pizzy, śmietana, na którą składa się śmietanka, skrobia modyfikowana, substancja zawęszczająca pektyny, kultury bakterii mlekowych. Dalej ser mozzarella, ser gouda, kiełbasa wieprzowa cabanos 11%, na którą składa się mięso wieprzowe, sól, przyprawy, ekstrakty przypraw, glukoza, kminek, pieprz, przeciwutleniacz izoaskorbinian sodu, czyli E316. Jest to substancja przedłużająca trwałość środków spożywczych, czyli tej wędliny, ale jest to zastanawiające, bo jest to produkt mrożony, więc po co właściwie dodawać tę substancję? Jest jeszcze substancja konserwująca azotyn sodu, czyli E250, podobnie jak tej pierwszej. My są jeszcze osłonki kolagenowe. To by były kabanosy. Dalej ogórki kiszone 11%, na które składają się ogórki, woda, sól, przyprawy, koper, czosnek i chrzan. Dalej na składzie cebula, papryka, woda, musztarda. Właśnie, musztarda. Cały czas czułem musztardę, tylko nie umiałem tego zidentyfikować. Tak, musztarda. Na którą składa się woda, ocet spirytusowy, gorczyca, cukier, sól, przyprawy i barwnik kurkumina. Dalej na składzie mięso wieprzowe 2%, czyli to jest mięso, się okazuje, mielone mięso. Wydawało mi się, że to jakieś tofu czy coś w tym stylu, czyli podwójnie tutaj dodano mięso. Jest jeszcze mięso wieprzowe 2% i mięso wołowe 1%, czyli mieszane mięso mielone wieprzowo-wołowe. Dalej na składzie olej rzepakowy, przyprawy, serwatka w proszku, skrobie modyfikowane, odtłuszczone mleko w proszku, śmietanka w proszku odtłuszczona, mąka sojowa, sól, cebula smażona, którą składa się cebula, olej rzepakowy, mąka pszenna i sól, a także błonnik pszenny. Dużo dodatków i każdy z dodatków rozpisany jest jeszcze na mniejsze dodatki, więc zrobiła się z tego niezła litania. Jeżeli chodzi o wartość odżywczą w 100 gramach produktu, po raz kolejny nie wiem ile to będzie, ale cała ta pizza to 400 gramów, więc pewnie 1/4 to będzie te 100 gramów, czyli 230 kalorii. Pół pizzy, czyli jak zjem jeszcze ten jeden kawałek, to będzie 460 kalorii. Dalsze wartości w 100 gramach, tłuszcz 10 gramów, w tym kwasy tłuszczowe nasycone 3,7, węglowodany 24 gramy, w tym cukry 1,4, białko 9,1 grama i sól 1,2 grama. Jeżeli chodzi o cenę tych pizz, to ta pizza polska z kamiennego pieca kosztowała 6,85 w sieci Kaufland, a ta pizza mrożona po kaszubsku 6,49 również w sieci Kaufland.
Nie wiem, czy to są wygórowane ceny. W przypadku tej cienkiej to bym się trochę kłócił, że powiedziałbym, że trochę za dużo, jak 6,85 za taki placek, bo ta naprawdę jest gruba i sporo dodatków jest tutaj dodanych, że ta na pewno warta te 6,49. A co do tej pierwszej, to bym się musiał chwilę zastanowić. No jeżeli chodzi o smak, no to ta pierwsza naprawdę wypada blado. Jest to pizza klasyk, czyli z szynką i z pieczarkami, taka chyba najbardziej klasyczna, jeżeli chodzi o te polskie pizze, że te dwa dodatki. Brakuje tu jakichś warzyw. Jasne, pieczarki są zaliczane do warzyw, bo kupuje się je na dziale owoce, warzywa. Ale jednak brakuje tu jakiejś cebuli, brakuje tu jakiejś papryki. Ten sos praktycznie w ogóle nie jest wyczuwalny, sos pomidorowy. No, brakuje tu na pewno jakichś warzyw, coś by się tutaj przydało, chociażby cebula. Jeżeli chodzi o tą drugą pizzę, no to naprawdę pozytywnie jestem zaskoczony, bo spodziewałem się, że będzie to smakowało źle. Myślę, kabanos, ogórki kiszone, cebuli, nawet nie wiedziałem, że czy tu będzie cebula i papryka, bo jakoś tak nie patrzyłem na opakowaniu, pisało tylko z kabanosem i z kiszonym ogórkiem, więc wydawało mi się, że te dwa składniki będą przynajmniej. Ja aż tak się dokładnie nie przyglądałem, okazuje się, że jest tu przynajmniej 5 składników, bo są kabanosy, ogórki kiszone, cebula, papryka, no i do tego jeszcze dwa rodzaje mięsa mielonego i sos musztardowy. To bardzo ciekawy pomysł, że wreszcie nie ketchup czy jakiś tam sos pomidorowy, to stanowiono pójść całkiem w inną stronę, że to jest typowo pizza polska, bo to wszystko są polskie składniki. Nie ma tutaj jakichś dziwnych składników, tylko jasne, pomysł jako taki nie jest polski, bo pizza to nie jest polski pomysł, tylko pomysł włoski, ale rzeczywiście jest to w najbardziej możliwy polski sposób zrobione, bo wszystkie dodatki są polskie. Rzeczywiście to tak smakuje i naprawdę fajnie to smakuje. Nigdy bym nie pomyślał, że pizza z ogórkiem kiszonym w ogóle może być taka i że będzie dobrze smakować. Okazuje się, że jednak tak jest. Tak więc podsumowując ogólnie całą tą serię, trudno powiedzieć, są jeszcze inne smaki, może też smakują lepiej bądź gorzej. Zdecydowałem się wybrać po jednej, skoro pizza klasyk i pizza polska, tak to jest w reklamie. Wybrałem po jednej z każdej serii. Czy to był dobry traf? Na pewno w przypadku tej mrożonej to tak. Tutaj może któryś smak jest lepszy, wiem, że była jeszcze z kurczakiem, jednak postawiłem na najbardziej klasyczną, a taką wydawała mi się pizza z szynką i z pieczarkami. A jeżeli chodzi o te dodatki, to trochę są przekombinowane, bo skład tych dodatków to trochę pozostawia do życzenia, bo żeby do mrożonej pizzy jeszcze dodawać konserwanty, to jest zastanawiające, przecież to jest zamrożone, tam już nic nie stanie. Do tej jest to jeszcze zrozumiałe, żeby to nie spleśniało, to są jakieś substancje dodawane, bo to coś jak kupowałem jakieś 2 tygodnie naprzód, ta pizza jest ważna, więc ona by spleśniała w ciągu 2-3 dni, wszystko by na tej pizzy spleśniało. No i tradycyjnie, wędliny są niby własnego wyrobu, a jednak do tego masa konserwantów jest dodawana, więc żadne to pocieszenie, że na pizzy jest napisane, że jest szynką własnego wyrobu, co z tego, że z własnego wyrobu, jak jest ona z konserwantami. Więc tak wyglądały pizze, proste historie, choć nie są one tak do końca proste, bo skład tych produktów jest dość zagmatwany. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Kolejny odcinek w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia!